a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote. Hejka kochani, witam was dzisiaj bardzo serdecznie. Jadę dzisiaj do Pepco rozejrzeć się za jakąś fajną zabawką na prezent dla dziewczynki. Mam nadzieję, że znajdę coś fajnego. Ogólnie rozejrzymy się też po wszystkich zabawkach, grach. Myślę, że coś fajnego mi wpadnie w oko. Ogólnie to czekałam na otwarcie galerii. Myślałam, że już w poniedzieli będą otwarte, natomiast no niestety i muszę jednak, po prostu Pepco zawsze ratuje. W każdym razie liczę na to, że uda mi się coś fajnego znaleźć i wybiorę jakąś naprawdę fajną zabawkę, która ucieszy obdarowanego. Ja jestem już w Pepco i zobaczymy, co takiego znajduje się na półkach. Jeżeli chodzi o ten dział, to ja bardzo rzadko tu zaglądam, natomiast dzisiaj przy okazji zobaczymy, czy coś fajnego można znaleźć dla chłopców, dziewczynek. Może jeszcze zajrzę na dział akcesoria do szkoły i tam zobaczymy, czy pojawiły się jakieś nowości. I zobaczcie, ta zabawka bardzo fajnie wygląda, 40 zł kosztuje, także wcale nie dużo, jeżeli chodzi o taką zabawkę, natomiast moją uwagę przyciągnęły również lalki. Jest naprawdę bardzo duży wybór w zabawkach i szczerze wam powiem, że trudno jest się naprawdę na coś zdecydować. Dla chłopców również jest bardzo duży wybór, natomiast ja jednak dzisiaj skupię się na zabawkach dla dziewczynek. I zobaczcie na ten zestaw, bardzo fajny. Ogólnie to bardzo podobają mi się właśnie te lalki, które właśnie tu widzicie. Też bardzo ładnie wyglądają. I jest naprawdę bardzo duży wybór w zabawkach. Niektóre mi się bardzo podobają i rzeczywiście są bardzo tak porządnie wykonane. I wiecie co, jak dzisiaj to akurat przyjechałam samochodem i wróciłam się jeszcze, bo musiałam się przebrać, bo jednak do samochodu wolę być ubrana troszeczkę tak lżej. I nie wiem, chyba błąd zrobiłam, bo troszeczkę zmarzłam. Także jednak mogłam wziąć tą kurtkę zimową do samochodu i założyć na siebie, natomiast wyleciałam tak w kurtce takiej wiosennej i zmarzłam. No trudno, przyjdę do domu, napiję się gorącej herbaty i może odtaję. Thank you.
Pepco jest naprawdę bardzo duży wybór gier, bardzo duży wybór puzzli. Nawet kiedyś pytaliście mnie i prosiliście, żebym zajrzała po prostu na dział z puzzlami, bo byliście bardzo ciekawi, co po prostu jest. Jeżeli chodzi o gry, to mam trzy gry właśnie z Pepco, w które z Artkiem co jakiś czas gramy i zawsze jest po prostu dużo śmiechu. Natomiast jeżeli chodzi o puzzle, to kiedyś bardzo lubiłam układać i nawet mam chyba kilka pudełek po prostu gdzieś tam na strychu. Teraz jakoś po prostu mnie do tego nie ciągnie, natomiast kiedyś bardzo. A może wy coś polecicie z zabawek w Pepko dla dziewczynki? Na pewno kupujecie, chyba nawet pisaliście mi, że z zabawek jesteście zadowoleni, więc może poradzicie coś, co mogłabym takiego kupić dla dziewczynki z zabawek. Nie wiem, ile bym kupiła długopisów, po prostu zawsze w domu mam braki, gdzieś po prostu giną. I nawet jak mam gdzieś w jednym miejscu, to przestają pisać, także u mnie zawsze brak, jeżeli chodzi o coś do pisania.
A może dorzucę jakieś mazaki, może jakieś kredki, no zobaczę. I zobaczcie, co znalazłam jeszcze fajnego. Taki blok, papier kolorowy, coś w tym stylu. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę można to zastosować do wielu, wielu rzeczy i nawet włożyć na przykład do ramki na zdjęcia i na to nakleić na przykład mniejsze zdjęcie, także będzie takie tło. No, muszę pomyśleć, bo niektóre wzory tych kartek są bardzo ciekawe i niekoniecznie dziecięce. Tu mamy też coś fajnego, też przykuło moją uwagę. I nawet są też bardzo fajne wzory obok w liście, też nawet tu są wyżej, też bardzo ciekawie wyglądają. I też jeżeli chodzi o cenę, to wcale to nie jest jakoś dużo. Kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Ja jestem już w domu, zrobiłam sobie coś do picia i muszę Wam powiedzieć, że nic nie kupiłam. Natomiast wpadło mi w oko kilka zabawek, ale jeszcze podobno u nas obok w mieście, obok jest otworzony sklep z zabawkami, więc jeszcze tam zajrzę, jeszcze tam pojadę i zobaczę, czy coś będzie fajnego. Jeżeli tak, to kupię, a jeżeli nie, to po prostu wrócę z powrotem do Pepko. Myślę, że coś zawsze wybiorę. I wiecie co? Wczoraj robiłam obiad, więc dzisiaj też mam. Wczoraj zrobiłam sobie po prostu wieczorem. Nie miałam za bardzo co robić i zrobiłam sobie taką zapiekankę, o której Wam już wspominam. Czekajcie, bo chyba jesteście krzywo. Albo ja jestem krzywo. Muszę sobie nowy stojak po prostu kupić, bo ten troszeczkę taki już mi się popsuł. Ale tak jakoś tak po prostu, nie wiem, odkładam na dalszy plan. Zawsze są jakieś tam ważniejsze wydatki. A ten jeszcze mi służy, więc... Więc jeszcze może jeszcze troszeczkę wytrzyma, także no widzicie, jakby było więcej sklepów pootwierane, to na pewno bym coś na pewno już kupiła, bo bym na pewno zajrzała do wszystkich możliwych sklepów z zabawkami, natomiast no niestety. Dobrze, że chociaż u nas te Pepko otwarte, ja to się nawet śmiałam do Artka, bo szczerze Wam powiem, jakby się chciało nawet majtki czy skarpetki kupić, to nie ma gdzie. Nie ma gdzie, bo wszystko pozamykane. Jedynie Chińczyk, ale u nas w Chińczyku to są naprawdę takie ceny straszne, bardzo wysokie. I nie dziwię się, że tam zawsze pustki. Chociaż jeżeli chodzi o zabawki, to też jakiś nie wiadomo czego nie ma. Wszystko takie, wiecie, kiedyś jak sprzedawali na bazarach, to właśnie, no wiecie, jak chińskie zabawki wyglądają, no. Także już zdecydowanie wolę kupić po prostu coś po prostu w Pepko. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że ten niewielki przegląd Wam się spodobał. Jeżeli macie dzieci oczywiście, bo jeżeli nie, no to na pewno Was to nie interesowało. Ale oczywiście zapraszam na inne filmiki. W niedługim czasie wybiorę się znowu pewnie do Pepko. Pewnie jak będzie nowa gazetka, może coś uda fajnego się znaleźć. Liczę na to, bo no chciałabym coś jeszcze sobie kupić z dekoracji na wiosnę. No ale zobaczymy, co ciekawego będzie. W każdym razie ja, kochani, się pożegnam z Wami. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi ogromnie miło. I zostawcie łapkę w górę, komentarz. Do zobaczenia. Pa! Watch them grow, perceive default.